Jesteśmy dzisiaj wyjątkowo podekscytowani. To drugi raz, kiedy Jagiellońskie Centrum Innowacji organizuje u siebie konferencję i ma okazję na terenie Life Science Parku przyjąć tylu znamienitych gości. Konferencja Badania i Produkcja Kosmetyków jest poniekąd pokłosiem kolejnego kamienia milowego w historii naszej działalności, którym tym razem było rozszerzenie oferty o badania i produkcję kosmetyków. Niespełna parę miesięcy temu uruchomiliśmy własną linię produkcyjną, niewiele wcześniej do oferty zostały włączone badania produktów kosmetycznych. Jak zwykle konferencję robimy w partnerstwie z biotechnologia.pl już po raz drugi. Tym razem partnerem konferencji jest również Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego. Spora część naszej oferty została zawarta właśnie w programie konferencji, ale oczywiście zależało nam także na tym, żeby wpisać się w oczekiwania uczestników i zaczerpnąć i wziąć do programu trochę aspektów z pogranicza prawa, zmieniającego się teraz dynamicznie prawa w przemyśle kosmetycznym, biznesu, marketingu produktów kosmetycznych, recepturowania czy surowców kosmetycznych. Mam nadzieję, że program spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników. Wisienką na torcie konferencji i całego programu są warsztaty, które organizujemy w jednym z laboratoriów Jagiellońskiego Centrum Innowacji z badania przenikania substancji przez skórę za pomocą spektroskopii Ramanowskiej.